Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy nieco lepiej przyjaciela Hrabiego Duku, który znał upadłego mistrza od najmłodszych lat. Sam zaś przebył niezwykłą ścieżkę, by stać się potężnym Jedi, którego czyny miały wpływ na nadchodzące wojny klonów. Przed wami mistrz Saifodaias. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Pochodzący z Minashi w światach Kasandry, Saifodaias był synem rybaka. Został odkryty przez zakon Jedi jako niemowlę przez mistrza Jedi Czerfa Maotę i ostatecznie został umieszczony w klanie Jastrzębionietoperza pod kierownictwem mistrza Terry Simbue, gdzie zaprzyjaźnił się z Duku z Serenno. O ich przygodach w tym okresie dowiecie się więcej z książki Duku stracone dla Jedi. Ważnym faktem jest jednak, iż w pewnym momencie Saifo odkrył dziennik Kilasa Teradina, który ujawnił istnienie kolekcji Bogan w archiwach Jedi. Dzięki innej mistrzyni zaś wszedł również w posiadanie bestiariusza darw Kaldota. Po ukończeniu prób nowicjusza, Saifo wziął udział w turnieju padawanów, w którym młodzicy rywalizowali ze sobą w walce, aby przyciągnąć potencjalnych mistrzów. Saifo stanął do walki z Duku, który pokonał go zasłoniętymi oczami i jedną ręką za plecami. Natychmiast po tym, Saifo został przyjęty jako padawan przez mistrzynię Lenę Kostanę ku początkowemu rozczarowaniu Duku, ponieważ ten miał nadzieję, że to on zostanie jej uczniem. Pod okiem mistrzyni jego umysł został otwarty na prąd kosmicznej mocy, co dało mu bardzo żywe wizje mocy dotyczące przyszłości. Jego nauczycielka zachęcała go do poważnego traktowania tych wizji, ale robiła też co mogła, by ukryć talent swojego ucznia przed Radą Jedi, obawiając się, że mogą zinterpretować jego zdolności przewidywania jako niebezpieczną. Przez lata Saif O'Dayas i jego mistrzyni poświęcali swoje wysiłki lokalizowaniu artefaktów w ciemnej strony, a kolekcja bogan znacznie się powiększyła podczas ich wspólnego czasu. To, że tak wiele reliktów Sithów pojawiało się na powierzchni, jeszcze bardziej przekonało ich, że zło znów rośnie w siłę. W pewnym momencie Saif Saifo został pasowany na rycerza, ale z powodu surowości jego wizji, mistrzyni Kostana kontynuowała z nim współpracę. Zgodzili się, że dobrze ze sobą współpracują, a ponieważ starożytni Jedi często pracowali w parach, stanowiło to dalszą inspirację dla ich partnerstwa. W końcu Saifo został mistrzem Jedi i wiodącym członkiem Wysokiej Rady w ostatnich dziesięcioleciach Republiki Galaktycznej. Jednak jakiś czas przed inwazją na Nabuł doszło do napięć między Saifo a kolegami z Rady przewidując zbliżający się konflikt na pełną skalę zaczął opowiadać się za utworzeniem armii dla republiki reszta najwyższej rady uznała jego pomysł za zbyt ekstremalny i Saifo został usunięty ze swojego stanowiska mimo że pozostali Jedi odrzucili jego projekt znalazł sposób aby przeprowadzić go bez ich zgody Saifo skontaktował się z klonerami z Kamino, by ci zaczęli produkować armię klonów, oczywiście w tajemnicy przed Radą Jedi. Mistrz osobiście zlecił premierowi Lamie Su, utworzenie armii, udając, że jest to prośba Senatu Galaktycznego. Nie było wiadomo, przynajmniej na razie, w jaki sposób Sithowie dowiedzieli się o projekcie. Jakiś czas później, Finis Valorum, najwyższy kanclerz Republiki, zwrócił się do mistrza Saifo z tajną misją na planetę Obadaja, siedzibę Syndykatu Pajków. Misja była utrzymana w tajemnicy przed Radą Jedi, ponieważ senacka komisja zajmująca się tą sprawą obawiała się politycznych reperkusji z powodu otwartych negocjacji z syndykiem. Sam mistrz misji nie ukończył, gdyż musiał z rozkazu rady udać się na Felucję. Później, z powodu zdrady swojego dawnego przyjaciela, hrabiego duku, statek mistrza został zestrzelony. Saifo Dajas zginął w katastrofie wahadłowca. Duku odzyskał potem jego ciało i udał się na Felucję. Tam, udając Jedi, oszukał starszyznę plemienną Felucjan, aby uwierzyli, że Saifo zginął w konflikcie, a jego ciało zostało poddane kremacji zgodnie z felucjańskim zwyczajem, pozostawiając w ten sposób Radę Jedi nieświadomą, gdzie i jak naprawdę zginął Mistrz Jedi. W 19 roku przed bitwą o Jawin, ostatnim roku Wojen Klonów, Plo Koon znalazł Miecz Świetlny należący do dawno zmarłego Saifo na Księżycu Obadaja. To nieoczekiwane odkrycie skłoniło Jodę Obi-Wana Kenobi'ego i Anakina Skywalkera do zbadania okoliczności jego śmierci. Więcej o tych wydarzeniach dowiecie się z serialu Wojny Klonów. Zarówno w kanonie jak i legendach póki co nie wiemy nic o samym charakterze, konkretnych umiejętnościach czy zdolnościach Mistrza Saifo, mimo że jego działania miały ogromny wkład w historię całej galaktyki. Decyzje, które podjął, były być może kontrowersyjne, jednak gdyby Rada uwierzyła w jego wizję, historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zajrzyjcie do oficjalnego sklepu Holokronu, Dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki, łapka w górę mile widziana, uszanowanie dla patronów serii niech moc, zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc, zawsze będzie z wami.